Jeszcze są, drodzy Państwo, dwa pociągi zostały, które mają w sumie na niedaleką chwilę przyjechać. Nie, jeszcze z pałów nie będę zamykał. No i za niedługo to zrobimy. Zadałem panu pytanie, czy robić nowy RJ? Pan jest z Polski. Czemu pan pisze po angielsku? Przecież jest flaga polska, nie? A raczej z Polski. No, koniec już. Wolny, zapraszam. No tak, bo ja tam mam zamknięty przejazd, a no tak. A już nic z tym nie zrobię. Pan się stajmoutował. Dobra, połączymy. Jak to? Ej, no panie, no przed chwilą działały, nie? No. Jest wpisany do SWDR. To mi teraz by zrobili. Pan nie biega, tylko analizę podaje. Bo pan tylko kalorii zbędnej spali. Mam raz starczy tych pociągów. FD07 pośpieszny. Na 23.30 marca. Przejechałem. Kolejarz. P07 pospieszny. Na OC do 23.30 marca.
Czemu obrot pan dobrze stoi? Mało pan podcha stoczenia? Ten to co? Czemu ten mi tutaj analiz wykonał? I tam. N57 fon. Osobowy. O, osobowy, bo tam staje. No dobrze. On stoi na ocalenie jeszcze. No tak, muszę to wyłączyć. Bo ja tego nie lubię. Jeden 412. A tak. Ale system jeszcze tego nie wykrył, więc jeszcze chwilę nam to zajmie, nie? A temu dalej nie mogę zrobić rozkładu. Działa. 51412, widzicie? Osobowy szlak C i EZT. Odjazd skończę jak najszybciej. Jedźmy. I pan tutaj stoi na orniki na OP.
Zamykamy przejazd, pan tu o mnie nie ma postoju. Sprowadzimy, że odjechał 40. Dobra. To tu chcą ode mnie? O, bo zostało tylko 20 minut twojego dyżuru. No co ty nie powiesz? Co ty nie powiesz, panie? Łapanowa, kurczę, który jedzie do Łapanowa, ty nie? Dobra, podajemy manewr do 7500. Niech sobie jedzie. Miły użytkownik. O, tutaj coś chce ode mnie. 1200. Wolny, a jak? Wolny jak ptak. Dobra, tak właściwie to ja tu się daję na niedługo kończę, nie? To nie ma sensu i tak już mi nic nie przyjdzie. A jak już przyjdzie, to po czasie odjazdu. Ten ma mi za 10 minut odjazd. Akurat. Ten przyjedzie z OC, ten pojedzie na OC. A jeden serdecznie, panie kolej, już 1, 2, 3. No to pan tutaj widzę jedzie też intensywnie w perony wjeżdża. Codzienne transporty wojskowe jeżdżą? To rzeczywiście ciekawostka. Dzień ci, panie kolejarzu, 1, 2, 3 za subskrypcję na kanale. Miło pana tutaj zagościć na stałe. To ciekawe. Pewnie na Ukrainę. Bądź gdzie indziej. Dobra. Ten już opóźniony o 10 minut. Po co oni opóźniają tak te pociągi? Ja nie rozumiem. Chociaż na początku dzisiaj wszedłem i... Dzisiaj wszedłem i te wszystkie pociągi mi nagle wjechały ze szlaku, niezapowiedziane, nie wiadomo skąd i nawet nie zdążyłem dobrze programu uruchomić. To też narobiłem po 14 minut opóźnienia, nie? Jeszcze mi się oberwało za to. Przecież ktoś wyszedł, nie dokończył rozkładu, a ja sobie wchodzę, niczego nieświadomy, a tu nagle 3 pociągi. A dziwa, nie? Na Ukrainę? Gdzie jechały? Pewnie jakoś waza wojskowa tam jest.
Dobra, pooglądajmy sobie dzisiaj z góry ruch pociągu. Jeszcze mamy trochę czasu. Orzysze. Dobrze, gdzie jest Orzysz? Teraz trudne pytanie. Nawadnianie organizmu to podstawa. Trzeba się do tego stosować. Dlatego też dzisiaj ja to robię. Dobra. Nawet rybę dostałem. No tak, masz 2,5 godziny transmisji. Dawno nie było takich długiej transmisji, powiem. Z maszyny rzadko wychodzą takie długie. Chociaż teraz jak mam planować te transmisje już na grudzień, to już mi się to nie uśmiecha pomału. Bo ile można mieć zaplanowanych transmisji do przodu, nie? To znaczy, no, premier. Nie trafię. No ale... No cóż. Tak bywa. 6200. No to o mnie postój nie ma. To zamykamy wszystkie przejazdy w takim razie. NSWG na OL do Żernik. Mówiłem na OL do Żernik. To? Ryczenie tu. Długie do żer. Miało być. O, teraz jest dobrze. Traci swój. Przyjechałem. Drogi Zwolna, to spróbujemy. A, już Żerniki. Jeszcze dwa pociągi. I szlak torpedo. Ciekawe. Dobra, na Wełtawę, na SK możemy robić.
Jak tam mamy? Aha. Dobra, to panu podajemy wyjazd planowo, będzie 51. Może ktoś ogólnie żory? Ja bym chciał na te żarniki, panie, wiesz, bardzo. Wiesz, lekko N tej żarnika. To jest dziwne, mogę zrobić blokady, a masz lekkie. Ja wiem, że to jest SWL. A jednak już myślę, że połączą, no. Aj, 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 aj. Ja temu co się stało? Ej, no panie, ale sobie nie róbmy żartów. No i... Żeby najeść się skupić. Miłej nocy, panie kolejarzu. Aha, to nie będę pisał. Dobrze, drodzy Państwo, tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Ten najwątły odcinek napiszemy tu ładnie.
Okej. Okay. Miłego wieczoru, pozdrawiam. Również Państwa pozdrawiam i życzę miłego dnia czy wieczoru, w zależności o jakiej porze, drodzy Państwo, to oglądacie. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.